Nastaje nowy dzień i kolejna szansa, żeby wbić Zerato na 100%. I to, co widzicie przed sobą, to trwająca walka pomiędzy Pawliko Lennoxem, Domi i jednym ceratozaurem, który właśnie spieprza. Także nie można rozpocząć po prostu lepiej odcinka i tu jakiś mix packing jest. O co chodzi? Dobra, bardzo możliwe, że za chwilę będę musiał zaczynać od samego początku. Wow, dziwne, że mnie nie zaatakowali. Tak, i wygląda na to, że po prostu spieprzamy przed nimi. A wy pamiętajcie, żeby zostawić lajka pod tym filmem. Postanowiłem, że dzisiaj dobijamy na 100% tego Cerato. I właśnie na samym początku odcinka bym prawie stracił tego jegomościa. Ale dziwne, że oni nie zaatakowali. I wiecie, co mi się nie podoba? To, że Cerato trzyma Skarno. Jeżeli sobie cofniecie film, to możecie zobaczyć, że tam te dwa dinozaury trzymały się razem. Wydaje mi się, że na tym serwerze nie powinno być takiej zasady, że jest mix packing, ale wiecie, ja się jeszcze na tym nie znam, wróciłem sobie dopiero na ten serwer, bo normalnie grałem na oficjalnych i pytanie, czy oni będą nas chcieli tutaj zaatakować. Możemy sobie wyłączyć tutaj już Night Vision i poobserwować ich przez chwilkę. No i tamta grupa gdzieś postanowiła po prostu odejść, nie doszło do żadnego ataku, nawet do wymiany zdań, więc trochę mnie to też zdziwiło, a jeżeli chodzi o moje procenty, to żeby nie zaczynać po raz kolejny od zera, no bo przed chwilą w sumie w ostatnim odcinku to widzieliście, no to mam już tutaj 40% wite, więc powinno być lepiej. O, co to jest? Co to jest za mały dinuszek? Mogę go? Dobra, wiecie co? Po prostu go zabiję i tyle. Może to było bardzo złe, że to zrobiłem, ale podszedł. My tutaj, z tego co wiem, nie dodajemy nikogo do grupy, także mój pierwszy frag, dinozaura, który sam do mnie podszedł i wybaczcie, że dzisiaj jestem tak, powiedzmy, luźno ubrany, ale jest naprawdę mega gorąco i zastanawiałem się, miałem do wyboru to albo wyłączenie kamerki i po prostu nagranie bez kamerki. Także wydaje mi się, że z braku laku to jest lepsze i jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych filmów z The Isle of Rimes, z nowego patcha, no to koniecznie zasubskrybujcie kanał, nie wiem jeszcze na co czekacie i czemu oglądacie te filmy bez subskrypcji, pojawiają się tutaj filmy codziennie i mam także dwa kanały, Flotar Plus i Flotar Roblox, na którym też są fajne rzeczy, więc polecam sobie wbić na te kanały. Streamuję na Twitchu, też jest link w opisie, więc polecam zostawić tam jakiegoś followka, tam jest w sumie najlepszy ze mną kontakt, gdyby ktoś szukał, żeby coś się zapytać albo cokolwiek. Dobra, także chillujemy sobie, ponad już 40% wbite, więc zobaczymy, co będzie dalej. A, już wiem, o co chodzi z tym, co możemy zobaczyć tutaj, czyli taką dziwną obwódkę, którą mamy wokół jedzenia. Chodzi o to, że my zbieramy jakby bakterie i jeżeli kogoś zaatakujemy, o ja pierdzielę, Karno się we mnie wpieprzył i prawie mnie zabił. Taka pierwsza rzecz, którą możecie zauważyć. Chwila, zaraz jeżeli nie zapomnę, to do tego przejdziemy. Nie wiem, gdzie jest w ogóle ten Karno. O co chodzi? I we mnie w ogóle się wpieprzył. Połowę HP mi zabrał. Z tego co wiem, Cerato jest odporny na krwawienie. Taką dostałem też informację. Ale wracając może... Ta, tam jest ten Karno. Dobra, widzę tego śmiecia. Się wpieprzył we mnie, widzicie? Git? Ta, 50% HP. Dobra. Wracając do tego... O, tutaj Ptero właśnie spadł na ziemię. Dziwne rzeczy się dzisiaj dzieją. Wracając do tego, no to my ładujemy bakterię, którą, jeżeli będziemy atakowali jakiegoś dinozaura, to jakby... zżygamy się na niego i wtedy go zatrujemy, albo coś takiego. I wtedy też musimy uważać, bo mamy jakąś animację, która trwa około 2 sekund. No ale najważniejsze jest to, że po prostu zbierają się we mnie bakterie. Dobra, usiądziemy sobie. Teraz będziemy obserwowali tego Karno, który jest tam na dole. Mam nadzieję, że nie będzie próbował po raz kolejny. Jak widzicie... Teraz wszyscy sobie usiedliśmy w jednym miejscu, aż muszę odpalić po prostu nagrywanie i będą, wydaje mi się, że mną się teraz zajmowali i wiecie, żeby nikt mnie tym razem nie zaatakował. Bardzo mówię, bardzo fajnie się z nimi gra. O, po prawej stronie też tam coś jest, tylko nie mam pojęcia, wygląda to jak jakieś Karno albo coś w tym stylu, nie wiem. Jesteśmy też trochę na widoku i może to jest ten problem, ja muszę trochę zregenerować sobie HP. Procenty 43. No przez to, że nie mam perfekcyjnej diety i nie mam tego boosta właśnie do rośnięcia, no to jak widzicie jest troszeczkę wolniej. Ale spokojnie, w końcu biję te 100%. O, jakaś duża grupa galik biegnie tutaj. Ty, naprawdę to jest bardzo duża grupa. Oj, będzie bitka. Dobra, oni wstali już. I co? I zobaczymy. I w ogóle mieliśmy za chwilę skitrę się, Flotar. No właśnie, dobra, ja spieprzam. Powodzenia w walce im życzę. Mam nadzieję, że oni będą tylko tutaj przebiegali i nie będzie tutaj nic, nie stanie się im nic złego. I mi też nie. Kurde, muszę się tak ustawić, żebym jednocześnie był skitrany, ale żebym też wam mógł pokazać, nie? Jak przebiega jakaś walka, jeżeli będzie. Chyba, że one po prostu przebiegały tutaj bokiem. No i właśnie to jest dziwne.
że we wczorajszym odcinku, bo ja to wczoraj nagrywałem, praktycznie przez te 2 godziny nic kompletnie się nie działo. A tutaj dosłownie gram 15-20 minut i cyk. I naprawdę co chwilę przebiegałem jakieś dinozaury. Czy wiecie, czy z nimi walczą, czy nie, to jest kompletnie inna kwestia. Ale no nie zmienia to faktu, że o wiele więcej gatunków widać. I widać, że się coś dzieje na serwerze. No, jest nawet 101 osób, więc bardzo fajnie to wygląda. O, i dietka mi się właśnie skończyła, więc idziemy zjeść. O, jeszcze przypomniała mi się jedna rzecz, którą miałem dodać. Jeżeli chodzi o to, kto jeszcze zginął w tej ustawce z innymi ceratozaurami w poprzednim odcinku, w tym, w którym się wykluwałem jako właśnie ceratozaur, no to tylko ja zginąłem. Wszyscy inni przeżyli i chyba jednego albo dwa enemy cerato udało się pokonać, więc szkoda, że jedyną ofiarą w tamtym odcinku byłem po prostu ja, no ale niepotrzebnie po prostu go goniłem i powinienem się trzymać z moją ekipą, tak jak właśnie teraz to robię. I o, Gali jest... I drugi. Nie ma sensu ich gonić. Już ostatnio. Zoba na to! Ich jest naprawdę tutaj dużo. Porąbane to jest. Czekaj, czy oni będą ich próbowali gonić? Czekaj. Ale sobie przebiegają. Cała rodzinka. I nie wiem, czy będą próbowali. Nie, to chyba nie ma po prostu sensu. No, gali są dla nas za szybkie. Więc lepiej, żebyśmy po prostu odpuścili i skupili się na czymś, z czym rzeczywiście mamy szansę, czyli na przykład jakieś karno. Podobno nawet, teraz też mi się to przypomniało, że wczoraj udało im się pokonać deinozucha. Tylko nie wiem, czy to był jakiś dorosły deinozuch, czy jakiś, wiecie, mniejszy osobnik. No ale dostałem info, że cerato coś tam może nawet właśnie poradzić sobie z jakimś deinozuchem. Oho, przed nami są 2 kolejne cerato. Nie mam pojęcia, czy one nas wykryły, czy nie, ale biegną w naszą stronę, więc albo je będziemy chcieli otoczyć. Oj, Lennox, uciekaj. Ja tutaj za drzewkiem, wiecie, będę po prostu zgrywał takiego kozaka, ale nie wiem w jaką stronę i co tu za chwilę się wydarzy. Pawliko, dobra, Pawliko też biegnie. Ja oczywiście jako ten najmniejszy to muszę się przed nimi you wanna get him? O! Dobra, piszą, czyli to nie są jacyś kanibale najprawdopodobniej, tylko, że ja jestem chyba w grupie kanibali. Tak właśnie sobie zdałem sprawę, że two of them. O. Think we got one more spot. Aha, nie, będzie walka, będzie, ja już to widzę. Oni, widzicie, chcieli się z nimi dogadać, a skończy się po prostu napierdzielanką między nimi. A ja stoję sobie z dystansu, no bo umówiliśmy się po prostu, że ja im nie wchodzę w drogę, kiedy oni będą atakowali, bo przypadkowo mogą mnie zabić, a ja mam dopiero 56%. Także poobserwujmy sobie tą walkę. Z jednej strony, wiecie, to jest spoko. O, jednego już pokonali, a drugi? Nie... Jajku, te ptaki, w ogóle ten ambient z ptakami, nie wiem czy wcześniej był, ale teraz jest na pewno głośniejszy. No pokonali go po prostu. Fajnie się to obserwuje, wiecie. Ja jestem też taką osobą na publiczności. Wy sobie oglądacie ten film, a ja też ten film oglądam, tylko że w sumie wszystko na żywo mam. Więc całkiem fajnie, o, widzicie? Już zaczynałem rozbierać tego cerato. Tutaj rzucałem, jeżeli potrzebujesz jakiejś diety, podchodzisz sobie, normalnie chwytasz jak w jakiejś restauracji i sobie jesz. Do wyboru, do koloru, pięknie podane, także dziękuję bardzo. Oho, jakiś Lewandowski się pojawił i okazało się, że 2 cerato oni zabili, a nie jednego. Tylko że ten Lewandowski nie wie, że to jest grupa psycholi. I pytanie, czy postanowi się gdzieś tutaj ujawnić ten gościu i może, wiecie, zapyta się: ej, mogę do was dołączyć? I tyk, mój szczęśliwy dzień widzę, oho. On nie wie, Lewandowski, jeżeli to oglądasz, bardzo ciebie przepraszam za to, co może się za chwilę stać, chociaż oczywiście nie musi, ale to się okaże. Jest. To są chorzy ludzie. Dobrze, że jestem po tej stronie, naprawdę. Ale no, gdybym był takim Lewandowskim, to bym pewnie był wkurzony. XD. Wyślę dwukropek D, po prostu. Na znak przyjaźni, patrzcie. Pawliko już zaczyna go szukać po krzakach. Z tego co widzę, oni też się już rozglądają. Gdzie może być właśnie ten Lewandowski? O, poprosił o łaskę, bo ma 12% tylko. No to try me. Oho, idę do Pawliko. On się zaczaił w krzakach na niego. Dobra, to ja może też powinienem... Chociaż nie, ja powinienem być tutaj na środku. To jest głupie to, co ja robię. Nie. Ja muszę być na środku, ponieważ bardzo możliwe, że ten Lewandowski jest w tamtym miejscu. I jeżeli, wiecie, wyskoczy i my musimy też się bić obok ciała. Ja o tym wspominałem. O, tu jest mały! A, no to nie, no jeżeli on jest mały, to raczej nie będziemy go bili, prawda? Lennox napisał: ej, Zitek, jeść to jedno, limit jest 4. O nie, ja wiem. No zobaczcie, on tutaj się po prostu położył obok, bo myślał, że będzie miał ochronę. Proszę, pakuj walizę. Nie, zoba na to. Idzie sobie. I tak dobrze, że go nie zabili, nie? To jest ten plus, że nie został zabity, ale widzę, że...
No to nara, chłopaki. Pa. Okej. Nie wiem. Jest tak dziwne dla mnie uczucie, wiecie, być niemiłym. Staram się zawsze, jak gram w The Isle, to być dla każdego miłym, nie? A tutaj to jest kompletnie inna gierka. Przyznam szczerze, że nie potrafię się za bardzo w tym odnaleźć. Czekajcie, co ja w ogóle jem teraz? Dobra, zjem sobie to. Mam nadzieję, że jakąś dietkę fajną będę miał. Okej, nic nie dostałem. O kurde, dinozaur właśnie wciągnął dom i pod wodę, a my przyszliśmy się tutaj napić. Nie wiem, czy jest szansa, że ona ucieknie. Walcz, patrzcie, no jedyne co możemy robić to też. Well, no właśnie. Także tak to wygląda, dosłownie... Ile? Sekunda? Cyk! I nagle jest wciągnięta. Pa! Napisała tylko. Nie. Zobacz, Lennox próbuje ją teraz uratować. Kurde, i co? Tamten Dino... nie, dobra, zawraca, bo to nie ma szans. No i niestety, tak wygląda cykl życia w The Isle. Jesz sobie, jest śmiesznie, jest fajnie, ty władasz tutaj dżunglą i chwilę później przychodzi ktoś mocniejszy i... Czekaj, ona ucieka! Ona ucieka! Dinosuch, ty! Może jakimś cudem ucieknie? O kurde, jeżeli ucieknie, to naprawdę. Idzie za nią! Uciekaj do mnie, próbuj! Próbuj! Może ja też powinienem? Nie. Nie, została zabita. Było blisko. Naprawdę, walczyła dzielnie i szkoda, że jej przygoda się zakończyła w ten sposób. W ogóle te ceratozaury to są te z poprzedniego odcinka. Bo rozpoznałem właśnie te umaszczenia. I czekaj. Czy my zostaliśmy w... Aha, czyli dlatego on się przesuwał z rzeką, bo go złapał drugi Dino. Okej, to już wszystko rozumiem. Cóż. No. Także z czwórki Cerato zrobiła się dwójka. No ale spokojnie, Lennox i Domi dołączyli do nas tylko teraz pod postacią po prostu takich maluchów. I wiem, moje diety są tragiczne. Zdaję sobie z tego sprawę, muszę za chwilę to naprawić, bo mam tylko jedną dietę z trzech i mam growth rate increase i tylko mam 5%, przez co mam 73, bo troszeczkę to zwolniło. Także mam nadzieję, że za chwilę uda się na coś zapolować. I tak, i teraz ja będę musiał brać udział w tym polowaniu, co mi się, nie ukrywam, średnio podoba, bo z tego, który po prostu nic nie robił i sobie obserwował wszystko gdzieś tam z tyłu, to będę osobą, która będzie walczyła znowu na pierwszej linii. I ostatnio zakończyło się to źle. Miejmy nadzieję, że tym razem pójdzie troszeczkę lepiej. Oho, i mamy Karno. Może się uda go dziabnąć za chwilę. Znaczy już go raz udało mi się ugryźć i zobaczcie, widzicie to krwawienie, które widzicie na ziemi, to jest po prostu moje krwawienie. Ojojojoj, żeby tych maluchów nie zabił. Gościu, ogarnij się. Ja go zauważyłem, więc jestem, wiecie... Teraz troszeczkę awansowałem w hierarchii. O, a tutaj mamy Utaha, który właśnie na mnie skoczył. Jeżeli chodzi o tamtego Karno, no to niestety uciekł od nas. Więc spróbujemy może tego gościa tutaj dziabnąć. Chociaż wydaje mi się, że na pewno nie będziemy mogli tego zrobić. Okej, okay, dobra, dostał ode mnie, zarąbiście. Wow, ale skoczył! Piękne to było, piękne, ale skok ten utak zrobił. No to ja wielokrotnie tak traciłem dinuchy, więc dla mnie to nie jest nic nowego, ale piękny skok tutaj gościu oddał, rekord skoczni i znaleźliśmy kolejne mięsko. Wracając do tematu, no to Karno nam niestety uciekł, mimo tego, że był, że nałożyłem na niego krwawienie. Tutaj w ogóle coś, nie wiem, to chyba AI było? Tak, jakieś małe AI. Ale też zadałem temu Utahowi obrażenia, więc całkiem spoko. No i między innymi dzięki mnie... O, jakiś kolejny maluch. No i między innymi dzięki mnie po prostu udało się go załatwić, więc całkiem spoko. Ty, jakiegoś Cerato spotkaliśmy, co jest? Co ty tutaj, ziomuś, robisz? O, i najprawdopodobniej za chwilę zostanie zabity. Teraz ja za nim będę biegł. I pyk! O, i został zabity. No, więc udało mi się... Jest, mam fraga! W końcu! W końcu jakiś plus. Nie wiem, losowo Cerato się pojawił. Papu, tak, bo wszyscy, zobaczcie, jesteśmy mega głodni teraz. Mam 28% głodu, ale chyba i tak poczekam, aż oni się najedzą, nie? Tak. A nie, czekaj. Okej, Pawliko sobie je, to ja też będę jadł w takim razie. Sorry, bo też jestem głodny i też muszę coś zjeść. No i słuchajcie, udało się tego dokonać. Mamy nowy dzień, tylko że ten dzień rozpoczynam jako 100% ceratozaur. Czy będzie też to mój ostatni dzień? Zobaczymy, ale chciałbym, żebyście, jeżeli dotarliście do tego momentu, to zostawili
zostawili lajka pod tym filmem, bo do tej pory nie udało mi się wbić ani razu Cerato na 100%, a zobaczymy, czy będzie ktoś za chwilę do walki. Zajęło mi to ponad 2 godziny. 2 godziny z kawałkiem, gdybyście się zastanawiali, ile właśnie wbicie takiego Cerato trwa, tylko wiadomo, u mnie było to troszeczkę dłużej, no bo ja mam spieprzone diety i mniej więcej od połowy te diety nie były takie optymalne. O, i właśnie widzę, że coś leci tutaj przed nami, jakiś taki ptero albo coś w tym stylu, ale my chyba wracamy teraz w stronę miejsca, gdzie będzie na pewno więcej dinozaurów, bo nie ukrywam, że chciałbym sobie z czymś zawalczyć. O, Gali! Jejku, cała rodzinka sobie tutaj czuluje. Ja pierdzielę, właśnie w nich wlecieliśmy i zabiłem jakiegoś młodego. Oni sobie tu odpoczywali, nawet nie widzieli, że my tutaj biegliśmy, ale widzieliście, jednego udało się pokonać. No i problem jest taki, że one są od nas szybsze, mają jeszcze chyba jakiegoś tam buffa do movement speeda, więc nie wiem, czy będziemy je gonili. No, udało mi się jednego upolować, nawet tam cały czas klikałem, żebyśmy załatwili tego więcej. I jeszcze z takich ciekawszych rzeczy spotkaliśmy ponownie tego Lewandowskiego, Cerato, którego możecie kojarzyć u was pewnie to było z 15 minut temu, z 10 minut temu, a u mnie to było półtorej godziny temu, nieważne. I no tym razem, powiedzmy, nie miał za dużo szczęścia, zdążył napisać na czacie what the fuck i niestety zginął. O, a Gali po prostu się rozbiegły w różne strony. Ty, ale tutaj widzę, że Pawlikos z czymś walczy. Ojojojojojojoj, dobra. Myślisz, że co, kurde. Ja już jestem dorosły i mogę się bić, prawda? Mam mało staminy. To jest ten problem. Także jeżeli... No. Może się uda go zabić? Jak zabijemy jednego, to drugi raczej nie będzie już chciał walczyć. I to jest ten plus. Nie wiem, czy on krwawi, czy nie. Ale też chyba nie jest dorosły. Oj! Dobra. Padł. Nice, mamy. Kolejny Cerato został pokonany, a mi się idealnie skończyła stamina. Nie będę na razie tego pisał, no bo jeżeli tu jest gdzieś drugi Cerato, no to on to zobaczy i bardzo możliwe, że będzie chciał jednak nas zaatakować, ale fajnie, kolejna bitwa wygrana. O, i znaleźliśmy drugiego Cerato, tylko problem jest taki, że mamy tak mało staminy, że ja no nie mogę za nim akurat biec. Dobra, jednak coś tam się zregenerowało, bo mam teraz build pod staminę i... A, on próbuje walczyć, tak? Czekaj, nie wiem, gdzie on jest. Kurde, zgubiłem go kompletnie. A tutaj jest! Dobra, czyli on cały czas... W ogóle wszyscy nie mamy staminy. Także to jest walka naprawdę na totalne wymęczenie. Spróbuję z drugiej strony go obiec. No i też powinniśmy go raczej załatwić. Także widzieliście, jednego załatwiliśmy, teraz z drugiego też. Wydaje mi się, że lada moment dziabniemy. Okej, no on jest ranny i powinno z niego już lecieć, więc to jest kwestia po prostu chwili i powinien leżeć. No, i właśnie się położył, także dwa Cerato, w sumie jeden Cerato i tamten drugi zostały zabite. Teraz pewnie sobie ciało przeniesiemy. Jeżeli chodzi o HP, no to straciłem 10, ale wydaje mi się, że bardziej to przez to, że ktoś z nich mnie zaatakował, a nie ten Cerato. Oho, przed nami widzimy kolejnego Cerato i zgadnijcie co, no wszyscy przeszli po prostu do ataku. I pytanie, czy on... Chwila. Co on robi? Czemu on nie ucieka? Przecież nas było widać, jak biegniemy już z daleka. Dziwne, dziwną decyzję podjął ten gościu, chyba że nie wiem, jest na przykład tam więcej Cerato i za chwilę wyskoczą z krzaków, ale wiadomo, że tak nie będzie. Plus spotkaliśmy dorosłego stegozaura, ale dostaliśmy, znaczy poszło info, że nie bijemy tego stegozaura, więc no niestety, ze stegozaurem dorosłym się nie pobijemy, po prostu nie mamy z nim najmniejszych szans, ale z takim jednym Cerato nie ma żadnego problemu. I powiem wam, że naprawdę, au, ale mnie ugryzł, ty... Dobra, zrobiliśmy go, ale widzieliście? Ja miałem full HP, mam teraz 63, ponieważ on ładował ten swój atak. A, to jednak Pawliko po prostu we mnie uderzył, a nie ten gościu, także... No widzicie, mocny jest, mocny taki dorosły Cerato i przynajmniej już wiem, ile może zadać obrażeń jego taki naładowany atak. Także czegoś nowego się dowiedzieliśmy, czas na małą przekąskę. No i oddzieliłem się od grupy, bo niestety muszę zwijać, także mam nadzieję, że film wam się spodobał. Było rośnięcie, była walka, było wszystko to, co lubimy. No i najważniejsze jest to, że wylogowuję się, a nie ginę przez kogoś zabity. Także jeżeli się podobało, pamiętajcie, żeby strzelić tego lajka. Będzie to dla mnie znak, żeby takich filmów robić więcej. I widzimy się już niedługo.